Witam, Jan Magierecki, Górnicka Alternatywa. Rusza, jak wiemy wszyscy chyba już, 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla dzieci, jak i dla starszych. Pierwszy raz w tym roku będą pieniążki zbierane na godne życie dla starszych. Dla osób starszych. No więc, jak już powiedziałem, 13.01.2013 roku, 21 finał. Jak co roku główni organizatorzy to Urząd Miejski, Grodziska Alternatywa, Centrum Kultury, no i cała rzesza wolontariuszy, którzy będą zbierać pieniążki. W tym roku do zbierania pieniążków ruszy 100-osobowa grupa wolontariuszy. Sztab jak co roku składa się z kilkunastu osób, szefem sztabu jak co roku też prawie jest Paweł Kijałkowski. Wiele atrakcji, które będą się odbywały w Centrum Kultury. Ruszamy o godzinie 8 mniej więcej. Na trasę ruszą pierwsi wolontariusze. Pierwsi wolontariusze w okolicach godziny 8 otrzymają ruszeczki. My gdzieś tam koło godziny 11-12 ruszymy z blokiem artystycznym. Pierwszą część bloku artystycznego przygotuje Centrum Kultury. Następnie od godziny 13 ruszymy z koncertami. W tym roku zagra kilka zespołów, które zgłosiły chęć grania. I tak od początku zaczynam. O 13 ruszamy z koncertem. Pierwszą kapelą będzie Victims of Betrayal, zespół, który działa przy Grodzickiej Alternatywie. Następnie w kolejności Pretekst, Szósta rano, Brak czasu, Tequila, Skowy, Farel God i na koniec Ametria. W międzyczasie oczywiście jak zwykle będą losowane różnego rodzaju fanty. Bardzo atrakcyjne, czyli na przykład zdjęcie owsiaka z autografem. Bardzo fajny dla kolekcjonerów znaczków, kilka znaczków z takim klaserem okolicznościowym z podpisem owsiaka. Będzie też mnóstwo różnych innych gadżetów do losowania. Będzie funkcjonowała także loteria, która będzie, loteria organizowana jest przez Stowarzyszenie, Grodziskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, Familia. Więc będzie ta loteria. Poza tym o godzinie 20 będziemy jak co roku będzie wysyłać światełko do nieba. Będziemy puszczać lampiony. Można kupować lampiony w Grodziskiej Alternatywie. Można kupować cegiełki, które następnie zamienimy przed godziną 20 na lampiony. Cena jednej cegiełki 10 zł. Zapraszamy, bo zależy nam bardzo, żeby ta akcja się udała, bo to jest bardzo fajne i widowiskowe. Bardzo duża pomoc tak samo jest od różnych firm, które jak co roku dadzą nam owoce, dadzą nam różne bułeczki, tak w firmach jest tam. Także oczekujemy, że będzie duże zainteresowanie, że jak co roku mieszkańcy Grodziska hojnie będą wkładać pieniążki do puszek, zbieramy jakąś sumę, która zasili główną kasę orkiestry.